Siemano, drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wojna Draftów. Tym razem moim przeciwnikiem, a zarazem gościem jest BJ, także dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Czy taki dzień dobry, to nie wiem, bo no, przedstawiciel Realu spotyka się dzisiaj z przedstawicielem Chelsea, więc nie będę dzisiaj jakiś, wiesz, uszczypliwy, nie będę się naśmiewał, bo to też nie był jakiś pogrom, tak jak City Bayern, ale jak po meczu w ogóle? Dobrze, bo słuchaj, mogę się jeszcze do wtorku łudzić, że wiesz, że można zagrać taki, że Chelsea może zagrać rewanż taki jak z Borussią, strzelić dwa gole, nie stracić żadnego, kto wie. Łudzić się jeszcze do wtorku mogę, więc to jest ten plus. Ja ci powiem, że początek mieliście serio dobry. Początek jak zobaczyłem, mówię, o kurde, ty, tak, João Felix jak jechał sam z połowy, mówię, o rany, co to się dzieje? Ja za dużo takich sytuacji widziałem, wiesz, w tym sezonie, w różnych meczach, to w ogóle jeszcze mnie to specjalnie nie podnieciło, nie? I potem już niestety efekt był oczekiwany w postaci braku gola. Ale powiedz mi, Felix jest tak wolny, czy Militao jest tak szybki, czy jedno i drugie? Jedno i drugie, Czyli tak to wygląda. Dobry jest Militao, nie ma co ukrywać. Słuchajcie, drodzy Państwo, dajcie znać, jak Wam się mecz podoba. Oczywiście pod spodem w opisie macie link do kanału BJ-a. Zapraszamy bardzo serdecznie. A teraz, szefie, możesz wybierać formację i kapitana i już później lecimy. Także co tam chcesz, to sobie wybieraj. Wybieram sobie. Chciałem na trójkę zagrać, bardzo teraz popularnie, ale nie mam takiej informacji dostępnej. Nie mam takiej informacji nawet dostępnej. Ja mam, a nawet tego nie ruszam. Ale... Jest to za informacją, którą w życiu nikomu nigdy bym nie polecił. Tak, dokładnie tak, dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Dobra, kapitan mi się podoba, nie będę mówił, że nie. No dobra, ja mam z Ligi Angielskiej faktycznie też kapitana. Dobra. No dobra, to zasadę ci wytłumaczyłem, Jokera możesz tak użyć. Zaczynam od napastników, czy nie ma to znaczenia? Nie ma to znaczenia, ja kliknę jako pierwszy i możesz mi mówić numer od 1 do 5, możesz zacząć, bo jesteś gościem. To. Dobra, no to dwójeczkę dla ciebie. Dobrze. Numer 2, to dla ciebie może 5. Zobaczmy, co tam będzie. W porządku. Dla ciebie 4. Ja muszę uważać z Jokerem, widzowie, bo ostatnio trochę zlamiłem. Numer 3. Się śmiali ze mnie, że czekałem cały odcinek. A ja się śmieję, bo już nie pamiętam, co było w pierwszych tych u mnie, nie? Bo tak czekałem już tylko na twój, więc nie wiem nawet, czy miałem coś mega dobrego. Chyba coś miałem, no nieważne, użyję tego Jokera później. 4 dla ciebie. 4, tak? No, 4. Dziękuję. Dobrze, tak? Dobrze. Numer 5. Numer 5. 5. Czekaj, nie mów jeszcze, bo mi się wczytują. Dobra, możesz mówić. Dobra, to teraz polecimy serią dla ciebie. 1. Zawodnik numer 1. Bardzo dobry. No, to u ciebie też 1 może być. No dobra, niech będzie. Co jest? Co mi gość wybiera? I 1 jeszcze raz. Jeszcze ty, raz. Ty mi chcesz zrobić draft 93, rozumiem, tak? No, ja bardzo bym chciał. No słuchaj. Numer 5. Numer 5 dla mnie. To jest, powiem ci szczerze, zawodnik, którego nie spodziewałeś się, że będziesz śledził. Na pewno ten mecz oglądałeś i że tak dobrze grał tam. Przeciwko drużynie, której kibicowałeś. Kurde. Ale FIFA jest słaby. Dobra. No i teraz dajesz zagadkę, kto to? No, ale to on i tak na ławce usiądzie raczej, nie? Zobaczymy. Dobra, dla ciebie jeszcze raz 1. Coś raz rzędu. Dobra. To 4 poproszę u ciebie. Dobra, mam go. Teraz zmienimy, pójdziemy po drugiej skrajnej. 5. Dobra, 5. To u ciebie poproszę, kurde, gdzie ty możesz mieć coś słabego? 2. Dobra, niech będzie no 2-0. Piękne nawiązanie. Dobra, to też 2 dla ciebie w takim razie. Karta Toty była, ale nie będzie. Dobra, to weźmy... Ciężko. Numer 5. Dobrze. Bardzo się cieszę, bo właśnie w tym momencie na kamerze pokazywałem taką 5 do kamery. O, jaki skam! Także jest okej. Okay. A czekaj, jest bo ty mi tu pisałeś. Wybierz 5, tak? To jest dokładnie. Ale to nie mówi. Ale tak? Napisałem, że od razu tam wrócimy do słuchniku. Dobra, zobaczymy, czy ty trafisz. Wytniemy to. Dobra, 2 jeszcze raz. Kurde, nie trafiłeś. 4. Okej, okay, może być. Chociaż, okay. Trójka dla ciebie. Możesz powiedzieć, jakie masz zgranie z ciekawości teraz? Na razie mam 5. Ja też. Tak. I dokładnie, więc się zastanawiałem, czy jesteś na podobnym poziomie. 2 może być.
ale tam przed chwilą to u mnie było tak słabo, że ohoho, ty... O, o. Dwa, tak? Dwa no, dla mnie, proszę, tak? Wybierz go. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Czwórka. Byłeś blisko, ale szefie nie ten, no dobra. To tak, to u ciebie piątka i ja już lecę na ławkę rezerwowych. A na ławce też jokery, czy nie? Tak, tak, tak. Cały czas do użycia, a na razie czekam. Nie wiem, bo skoro ty ją użyłeś, no to też stwierdziłem, że tak, ale bałem się, że bez jokerów, nie? Dobra, jedynka na ciebie. Obojętne to było, więc czwórkę poproszę. No dobra. Dajcie mi... No co to ma być? No nrery mam, tak, że mów co chcesz. Trzy. Może być trzy, to ty też weź sobie trójkę. O, dobra, super. Dobra, to czwórka dla ciebie. Stary, dostałem właśnie trzy wybory i trzy non-rary mam. Ale ja tak miałem w podstawowym składzie. Jedynkę poproszę. Dobrze. Chyba dawno ci u ciebie nie mówiłem. Trójeczkę. O, spoko. Chociaż tak zmiennik. Piątkę może. Dobra. Kurczę, ej, szukam, żeby jokera użyć i nie mam gdzie na razie. Ja tak samo. Dwójka. Dobra. To też weź dwójkę. Dajcie mi jokera. Te cztery zwykłe, cztery złote zwykłe i jedna rzadka, co? Joker? Joker dany czy nie? Kurde, czekaj. Dobra, bo mnie znowu będą cisnąć. Joker. No i ja Joker też. W tak? takim razie. Tak jest, tak odgapił. Jest. Odgapił. Nie, no musiałem, bo już potem nie wiadomo, już potem nie wiadomo co będzie, wiesz, no to ja jest ten minus. Ale fatalną formację wybrałem do drafta, bo nie daje mi w ogóle pozycji do tych, które mam wiesz, formacji. Masakra to jest akurat, to w drafcie skopane, nie, jest niestety, że wiesz, jak masz na przykład tak. napastników, mam pozycję, a tu mi daje środkowych napastników. Tak. A ja nie mam takiej pozycji, nie, no to jest w ogóle bez sensu kompletnie. Dobra, no to ostatni ławkowy, nie? Tak. Trójka dla ciebie, trójka. Trójka? O, dziękuję bardzo. To weź sobie też trójkę. Dobrze, niech będzie. No i rezerwa. Jedziemy. No. Jedynka. Aj! Kurde, ikona trofi nie będzie wybrana. Ajajajaj. Ja tak piątka szybko podejmę. W takim razie. Dobra. Dwójka. Oj, tutaj słabo już. Na razie się cieszę, że wybrałem tego kapitana. Przepraszam, Jokera. Trójka w takim razie. Trójka. Ajajaj. Teraz drugi raz na tym odcinku pokazałem do kamery coś i tym razem nie wybrałeś. Czwóreczka dla ciebie. Oj, piękny. Nie wezmę go. Ale ty się ucieszysz, bo ci przynajmniej dzisiaj da spokój, bo wczoraj cię gnębił bardzo na lewej stronie pomocy. Ojej, no to już. Czwórka, tak? Dobra. To weź też czwórkę i u mnie będzie ostatni wybór. Dobrze ostatni? Zrobiłem. No, a nie dwa? Czyli jak ty weźmiesz teraz czwórkę? No wziąłem, jeszcze mi dwie zostały karty. To się pomyliłeś gdzieś? Nie. To nie wiem, to musiałem coś pomylić, Patryku. Ale nie złośliwie. Ale kapitana wziąłeś sobie sam, nie? Tak. To coś musiałem pochrzanić. Ale to byłem uczciwy. Nic się nie dzieje. Dobra, to ciekawe, gdzie to wyjdzie, nie? W sensie wiesz o co chodzi, bo jestem kompletnie wyjdzie ciekawy. W montażu, ale ja się takim rzeczami nie przejmuję. Dobra, mów który numer i... Jasne. Ja się też nie przejmuję, tylko się śmieję po prostu, wiesz. Ciekawe, że i tak jestem, wiesz, że i tak mam skład taki do żurku totalnie, nie? Ale wiesz, ale kompletnie nie wiem w którym momencie. Dobra, ty mi mówisz czwórkę? Tak. No, to ja ci mówię piątkę. Dobra. I teraz już koniec. I teraz jak ja ci powiem. No dobrze jest, zgadza się. To weź trójkę, to w takim razie i ja już sobie wybieram sam trenera. Tak samo, ja też. Dobra, no zgranie 5 na 33. O, jest! No trener Frank Lampard, witamy serdecznie. Jedzie. Gdybym miał Carlo, to bym wiedział jak się skończy, a tak to. No. Dobra, to co, układamy sobie z tego co mamy i się widzimy za chwilkę. Tak jest. Jedziemy. Zobaczmy składy, nie? Bensonem z tyłu jeszcze tam. O Jezus Maria, Ronaldinho, ty owej rad. Ale... Kral? Specjalnie tego no, krala dałeś. Ale no jest kral, ale jest na napadzie Benzema też, nie wiem czy zwróciłeś uwagę. Zwróciłem, nie? Uwierz mi, pewnie zwrócę jeszcze nie raz w tym meczu. Dobra, Harry Kane to jest akurat gość, który w tej FIFA dosyć rzadko spotykany, mam wrażenie, ale jego karta Toty w FIFA 18, dobrze mi się nie dobrze grało, dobra.
Po prostu pomysł jest prosty na ten mecz. Piłka na Alo Vajrana i biegniemy. No, jest pomysł, słuchaj, mam wrażenie 70% graczy FIFA Ultimate Team, nie? Którzy go posiadają. Także znam ten pomysł. Dobry jest. Wiesz, co jest najgorsze? Znaczy, najgorsze. Dla mnie to jest śmieszne. Grasz na typa, który cały czas tap inny gra i odpuszczasz mu nawet świadomie środek, a on dalej biega po tych skrzydłach. dalej tam szuka, nie? Skubaniec. Ordi, Kate? Nie, to Benzema, Boże już. Święty. Okej, na 10 ustawiłem siłą rzeczy. Więc jak ktoś wybrał Militao, no to już inne teamy nie mogą wziąć Militao, nie? Taka ciekawostka. Ale to fajnie. Bardzo spoko, no, dla różnorodności. Co ty z tym? No nie, kurde. Jamie Vardy. Dałem ci asystę ładną po bazgówki. Ty chciałeś powiedzieć, że co ty te wrzutki, tak? Czy no, co? Tak. Te wiesz co, napatrzyłem się na Riptorka, nie? Tak jak wygrywał tego mistrza Polski ostatnio, no to strasznie dużo wrzucał i... One są czasem takie, według mnie, nawet trochę zbagowane, bo się bramka się tak jakby nie rusza do końca. Tego, co zmienili, ale jestem ciekawy. Mam problem ze skrzydłami, matko, surką, Hurricane. Hurricane, ale te wrzutki... To jest w tych wrzutkach, że one są też tak mega silne, bo to nie chodzi tylko o to, żeby on uderzył z głowy, ale bardzo często po prostu jeszcze mu spadnie pod nogi, nie? Tak. Jak ci napastnicy po prostu wybiegają za dobrze, albo obrona się za słabo ustawia. Ciężko powiedzieć. No ja teraz tak, kurde, no mogłem się przełączyć i tylko patrzeć sobie, już nie zdążyłem nic zrobić. O, popatrz się, widzisz? Tak, no. Kurde! To jest abuser wrzutek teraz. Tak Kubowski, ale też powiem szczerze, że no tutaj Jesus Navas, tak? No to jest jego w ogóle mecz życia. To chyba już trzecia asysta w tym meczu. Zobacz, idzie sobie Navas 8-6. Ale no. Pięknie. Rule breaker. Ja wiem, że ty to będziesz robił, ale totalnie nie mogę tego zatrzymać. No to teraz trzeba coś zagrać innego właśnie. Ten Karim. Aj, Karim niespożytkowany. To z drugiej strony poszukamy, tak grafiko może... Nie, no nie mów, że znowu to przejdzie, bo mnie... No popatrz się, no... Wszystko jest... Ja tam stoję, czekam, 4-0 do przerwy, 4 wrzuty chyba były. Tak, no to jest... Ale wiesz, co jest najgorsze, że tak teraz mi się skojarzyłeś z kamykiem, który tracił bramki z kick-offa, chyba w 18, bo ty przecież kryłeś to cały czas, nie? Kryłeś ale to. Ale no biegnę, staram się. O. A Jan raz jeszcze, kurczę, tutaj jak... Widzowie, ciężkie życie. Jeszcze dalej, De Bruyne, nie, tak? Kral? No, szefujesz. To już bym się na tapiny nie złościł, bo wiesz, musisz go dopuścić, tam doprowadzić, a tu z bocznej strefy leci. Ale nie, no to właśnie ja myślę, że w drugą stronę musisz pójść, musisz patrzeć tak. O, doceniam klasę Bejotiego. Takie wrzutki tutaj ma opatentowane, nie? Nie jakieś tapiny takie bezskillowe, nie? A to nie, to ja bywam dosyć po tapinie. Te wrzutki mnie tak denerwują, już widzę. Właśnie mi uświadomiłeś, że mnie denerwują wrzutki. Kurde. No, ale jest niesamowite to, że wrzutki były generalnie, co do zasady, pod koniec FIFA 22 mocne. Wyszła FIFA 23 i tak mało kto grał wrzutki, bo się wydawało, że są słabe. A jednak są mocne generalnie, nie? O, teraz to jest gorsze. Teraz to jest ty gorszy wrzutka. Mam nadzieję, że kompletnie. Tak będzie mało tego Foot Champions, bo jak tak zaczną grać te wrzutki, to... Właśnie, słuchaj, ty się zastanów lepiej, czy chcesz ten odcinek publikować. Bo jak ludzie zobaczą, co teraz wchodzi w FIFA. Nie, bo oni tacy nie są. Oni naprawdę nie będą... Oj. O! Nie, no kur... Drugi! Ja! A 4-2 tutaj... to już by wyglądało ładnie. No, 4-2 byłoby dobrze, ale widzisz, tutaj ewidentnie dzisiejszy dzień ma się zacząć dobrze po tym wczorajszym smutnym wieczorze. Ty się mścisz po prostu, rozumiem. Tak jest. Chyba manualnie bym się musiał ustawić, ale weź... Najgorsze, widzisz, nie powiem jak bronić. Musisz być bardziej agresywny w stosunku do skrzydłowego, który wrzuca. Tylko, że jak widzisz, że ci to... Myślałem, że jest trzeci trafię. Jak wiesz, jak tam widzisz, że ci ucieka, to też zaczynasz trochę przełączać się tam, kryć, wiesz, stopera. A tutaj tak naprawdę trzeba by jednej myśli się oddać, czyli albo kryjesz w środku. No ale albo wiesz, to może wjechać na tapina, no nie? No, tam... no właśnie, no ta, no dlatego mówię, to zawsze jest tak na dwoje. Kurde. Dwoje babka wróżyła. Tak, tam się wydało, że już powinien być 90. Jeszcze 90 ma. Aha, to czekaj, to jeszcze tego drugiego nie dostał. Nie, no dostał już, no bo miał 89 jeszcze, teraz dostał z 2 dni temu. No to jeden dostał, a jeszcze drugi może dostać. O, to mi chodzi... O, to mi chodziło, czekaj. O, i tak coś na przykład mi się podoba, w sensie nawet zielonka. Jak tracę. No, zielonka tam ładnie teraz siadła akurat Cantona. No, u mnie Vardy na Espo, nie? A zobacz, pokazał się ładnie wiele razy. Primel.
O nie, nie, nie. Idzie. On boi już tych wrzutek i tego biegania tutaj. Czemu, ej, powiedz mi, czemu mój obrońca tego nie przejmuje? Nie rozumiem tego. Ja, jakie to jest głupie, klikam mu. To jest spokojnie, słuchaj Patryk. Odcinasz, jak sobie potem obejrzysz, herbatkę sobie zrobisz i tam pójdzie analiza. Pójdzie analiza, wiesz, to na spokojnie, wiesz. Ajejej, tutaj jeszcze. Zostaw. Na Kejna? I na Kejna. Kolejna wrzutka, 7 minut. Ale powiem ci, chyba tyle warunków, ty straciłeś ostatni miesiąc wrzutek, nie? Bo ludzie tego nie grają. W tej FIFA tyle nie straciłem wrzutek. Nie, bo ludzie tego nie grają po prostu, a to jest tak mocne, nie? Aktualnie, to jest porobane. Rzuteczki FIFA 14 opa... vibe. No, dokładnie. O, dokładnie, w 14 już się biegało i wiesz, wrzutka na Benzemę, nie? Od Kalechona jeszcze się i najczęściej. FIFA 12 też, chyba na Ibre to było. Na Ibre, dokładnie. Albo Milanem się grało, albo Realem. Ja już tam biegnę, nawet się nie kryłem, tylko biegłem na wrzutkę. Ja chciałem zrobić coś, co wychodzi. Ale oklep. Ale lubię. Cap de Villon wychodzi. Nie, moim zdaniem spoko, wiesz, bo ja też się nawet nie spodziewałem, że teraz będą aż tak bardzo wychodzić te meta zagrania tutaj, nie? A wychodzą, więc spoko nawet pokazać. Niektóre wrzutki ładne, niektóre to się może zerwać. Teraz ta ostatnia, no to... No ale wiesz, to mnie denerwuje, że obrońca jest obok, ja mu klikam, żeby wbijał z główki i on nic nie robi. No właśnie. A czym klikasz? Strzałem? Nie, właśnie. Podaniem. A, no to wiesz, to może dlatego, jest za mało agresywny. Jakbyś strzałem spróbował, to wydaje mi się, że jakoś coś by tam nóżkę wepchnął, czy tam główkę i byłaby szansa, wiesz, że jakoś by zareagował. Trimel. Aha, dobra, nie czysto. Ej, mieliśmy się nie kłócić. Kurde. Myślałem, że... No, zobaczmy, czy wyjdzie glitch. Wyszedł, dobra. Jeszcze mały tutaj trik na kardę. 8-1! Dobrze. Fajny wynik. Nie, takiego nie miałeś chyba, nie? Bo nie. Jak graliśmy razem, to nie miałem też. Nigdy chyba. Nie, właśnie zawsze był ten. Zawsze fajny wynik. No zobacz, bo jak ja bym nie liczył wrzutek, to jest 2-1. No, to jest 2-1. I Kane, ale obroni jeszcze ma banda. Ale tak mi się zdarza. Ale z rożnych to nie działa, nie? No nie, aż tak nie. Czekaj, kto tu wrzuci? Kral? Nie, za sobą wrzutkę da. Dobra, niech Cantona już rzuca, bez kombinacji. Oj, za lekko. Czemu się Neymara... Dobra, wyjazd stąd, panowie, kończymy to. 8-1, ja pierdzielę, ty. Takiego oklepu też jeszcze nie dostałem normalnie. No, ale fajnie, mi się bardzo spoko grało, nie? Bo i gadka się kleiła i się sympatycznie grało. Zagadałem cię, Patryk, zagadałem cię. No. To nie ma znaczenia przy rzutkach. Ale nie, powiem tak, że jak kogoś zagaduję czy coś, często jak coś nagrywam, czy jak coś gram, to wtedy mam dużo więcej posiadania. A tutaj tak, wiesz, normalnie zagraliśmy 50-50, akcje były. Jestem ciekaw, aż zobaczę. No. Ile było zrzut? Jedna z podbitej. No. Kurde, już widzę druga, jak tu leci. Druga. No nie, może. Trzecia. Czekaj, 3-3 masz na razie, 100% skuteczność. Czwarta, 4-4. Tu nie wiem, co się działo. A nie, to był ten Cantona, to ładnie. Tak. No to sześć, no bo karne też nie liczymy, nie? Sześć na osiem. Czyli mówisz 2-1, no 2-1 było dobre, naprawdę. Tak jest, tak jest. Jeśli wyłączyłem rzuteczki, to 2-1. No dobra, no, mamy zwycięstwo. Uczuję pierwszą wszystkim, którzy będą z tobą grać teraz, jak się będziesz fokusował na wrzutkach jeszcze, to... Tak, teraz chyba czas na challenge Food Champions. Food Champions z zawodnikami powyżej 1,90 m, nie? I sobie stary, biegnę. Ja właśnie tak tylko sobie myślę, że EA jeszcze pewnie znając ich, to teraz wypuści jakiegoś typa, który ma 1,95 m i będzie zajebiście szybki i 99 główek. W zadaniach, ten, Santa Cruz, nie wiem czy widziałeś Rokę. Nie, Rokę chyba. Ten CONMEBOL, to zerknij sobie, bo dokładnie spełnia te kryteria, o których mówisz. Super, no to ja Food Champions nie gram. No, chyba że na Bayota trafię, to wtedy od razu Rage Quit. Koniec. Słuchaj, dziękuję ci bardzo za piękną lekcję, już będę wiedział teraz, chociaż nie wiem dalej jak to cholerstwo bronić, ale może się nauczę. Widzowie, możecie mi współczuć w komentarzach i jak traficie na Bayota, to wszyscy w pole karne po prostu. Tak jest, uważaj na wrzutki. Także trzymajcie się, zapraszam oczywiście do Bayota, link pod spodem w opisie. Ja idę płakać, 8-1, ja pierdzielę. Na razie, piona. Pozdro.